Więc witam was, kochani, w ten wakacyjny poranek niedzielny. I zawsze dobrze jest, jeśli ludzie wiedzą, gdzie być w niedzielę rano. Amen? Wiecie, Wrocław ma parę opcji, gdzie być w niedzielę rano, zwłaszcza jak to jest niedziela handlowa. Ale myślę, że dla chrześcijanina nie ma po prostu opcji i wiadomo, gdzie ma być w niedzielę rano. Widzę, że to jest jakiś temat. Nie, żartuję sobie oczywiście. I mam dzisiaj... Chcę was zabrać gdzieś i jeśli... Zresztą nie macie innego wyjścia, ja mam mikrofon, a wy nie. Więc chcę was od razu zabrać do tego miejsca, o którym myślę od samego rana i wierzę, że to jest słowo, które Bóg kieruje do tych, którzy dzisiaj przyszli. Reszta niech żałuje, że ich tutaj nie ma. Odłóżmy sobie drugą Księgę Królewską od drugi rozdział i 13 werset. Więc tam zaczniemy, tam nie skończymy. Chcę, żebyśmy przeczytali ten fragment, żebyśmy coś usłyszeli dzisiaj. To jest fragment, który mówi o odejściu Eliasza, który mówi o tym, że Eliasz odchodzi, mówi o tym, że Elizeusz powiedział do niego, że on za nim pójdzie i nie odpuści tego, żeby Eliasza zostawić w tym momencie odejścia z nieba. Jeszcze raz namiar. Druga Księga Królewska i drugi rozdział, 13 werset, strona 403, jeśli ktoś używa Biblii Brytyjskiej. Jak nie, to trudno, bo nie wiem, nie mam drugiego innego tłumaczenia, więc wam nie podpowiem. Druga Księga Królewska, drugi rozdział i 13 werset. Więc mamy tam coś takiego, że Eliasz odchodzi i tuż przed odejściem pyta się Elizeusza, mówi, co chcesz? Co ty chcesz? I Elizeusz mówi, chcę mieć dwa razy tyle, co ty. Chcę mieć dwie części, czyli dwukrotną część twojego namaszczenia. Więc Eliasz mówi, jeśli mnie zobaczysz, jak odchodzę, to będziesz to miał. I rzeczywiście przyjeżdża Rydwan Ognisty, zabiera Eliasza z ziemi. Elizeusz krzyczy i udowadnia, że widział i mówi... Może to przywołam. Ojcze mój, Rydwanie Izraela i jego konnico. Jak komuś dzwoni telefon, on jego wyłączy. Już go nie zobaczył, pochwycił swoje szaty, rozdarł je na dwie części i dochodzimy do tego fragmentu, o którym chodzi. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł. I chcę powiedzieć, że jesteśmy w takim miejscu, dzisiaj myślę w Kościele, że jest pewnego rodzaju wojna i pewnego rodzaju napięcie i zmaganie. Ono polega na tym, że szatan cały czas udowadnia Kościołowi to, czego nie ma, a Bóg cały czas pracuje nad tym, żeby Kościół uwierzył w to, co ma. I to jest cały czas taka wojna i taki cały czas takie napięcie. Idziesz, uczysz się i w pewnym momencie dochodzisz do takiego punktu, że wiesz, że wszystkiego nie wiesz. Albo im dłużej się uczysz, tym wiesz, że im więcej wiesz, tym mniej wiesz. Albo im więcej wiesz, tym bardziej wiesz, że mniej wiesz, niż myślałeś, że wiesz. Nieważne, dobrze zabrzmiało. Rozumiecie, o co mi chodzi? Uczysz się, im bardziej się uczysz, tym więcej jest tego materiału. Nagle sięgasz, patrzysz, widzisz szok, tak? I w pewnym momencie coś się dzieje z tobą. Ty zaczynasz myśleć, że żeby w ogóle czegoś używać, to tak naprawdę trzeba poświęcić nie wiadomo ile lat, trzeba poświęcić nie wiadomo ile czasu, dlatego że jeśli nie, to ty nie znasz się na tym, a jeśli ty się na tym nie znasz, to nie możesz tego używać.
Tylko że to nie działa w chrześcijaństwie. Tak nie jest. Bóg w odróżnieniu od świata nie uczy nas tego, jak dowiedzieć się tego, czego nie wiesz, a potem spraktykować. Bóg uczy nas tego, jak użyć tego, co masz i zrozumieć, jak to działa. Halleluja. I mamy tutaj, wiecie, Elizeusza. Elizeusz wziął ten płaszcz i go użył. Wiecie, kiedy było 5000 ludzi słuchających Chrystusa i zbliżał się wieczór i już było wiadomo, że jest późno, że jest daleko do wiosek, apostołowie przyszli do Jezusa i powiedzieli: Panie, widzisz, jest 5000 ludzi, trzeba coś z nimi zrobić, bo oni są głodni i tak dalej. Bardzo dobry, fajny taki dobry gest. Jezus mówi do nich: nigdzie ich nie wysyłamy, wy im dajcie jeść. A oni mówią: ale to co, mamy po prostu wziąć i kupić im chleba dla nich wszystkich, jedzenia dla nich wszystkich? To jest fajny fragment dla tych wszystkich, którzy wierzą w teologię ubóstwa, że Jezus musiał być ubogi. To ja wam powiem, jeśli Jezus był ubogi, to ja chcę takie ubóstwo, żeby po prostu wyciągnąć sobie z portfela kasę i kupić chleba dla 5000 ludzi. Halleluja. Ale Jezus mówi tak: nie. Zostawcie mój portfel w spokoju. Wy im dajcie jeść. I oczywiście, rozumiecie, to jest polskie tłumaczenie Biblii. Wszyscy apostołowie się spocili. Dobra, już minęły, koniec wszystkich naszych oszczędności. Jezus mówi: nie. I mówi do nich: co macie? Co macie? I oni mówią: no, mamy to. 5 chlebów i 2 rybki. Jak to mawiał poprzedni pastor tego kościoła? 5 chrupek i 2 sardynki. Nie więcej. I Jezus wziął to, pobłogosławił, a potem zaczął łamać ten chleb, potem zaczął dzielić te ryby i nakarmili 5000. Więc innymi słowy użył tego, co mieli, a nie tego, co myśleli, że potrzebują mieć. I chrześcijaństwo polega na tym, i jego siła jest w tym, że używasz to, co masz, a nie ciągle tęsknisz do tego, żeby mieć, co chciałbyś mieć. Bo zwycięstwo nie przychodzi z tego, że dostajesz to, co chciałbyś mieć. Zwycięstwo przychodzi z tego, że zaczynasz używać to, co masz. Halleluja. I wiecie, żeby było jasne, Biblia jednoznacznie wypowiada się, że każdy z nas otrzymał coś od Boga. I my, naszym zadaniem jest uczyć się i wykorzystywać to, co Bóg nam dał, a nie płakać całe życie i czekać, aż w końcu dostaniemy to, co chcielibyśmy mieć. Ponieważ jeśli diabeł dobrze będzie nad tobą pracował, nigdy nie będziesz tego miał. Bo jak już dostaniesz to, to będziesz szukał czegoś innego. Dlatego, że Stary Testament w przypowieściach Salomona mówi, że tej pijawce ona mówi cały czas: daj. I nie da się jej nakarmić. Więc my nie zaczynamy od tego, co chcielibyśmy mieć. My zaczynamy od tego, co mamy. I nieważne, jak to wygląda, czy to jest małe, czy to jest słabe, czy to jest jakieś nieważne. Ważne, że jest. Halleluja. Jeśli jest, użyj tego. I dzisiaj o używaniu jednej z rzeczy, którą mają wszyscy, a jeśli nie, to bardzo łatwo mogą mieć. I ciągle tego nie używamy tak, jak powinniśmy. Kiedyś Duch Święty, wierzę, że to był Duch Święty, powiedział do mnie: ludzie nie upadają z powodu głębokich objawień, ludzie upadają z powodu prostych prawd. Ludzie nie upadają dlatego, że nie wiedzą nie wiadomo czego. Ludzie upadają dlatego, że nie praktykują tych rzeczy, które już wiedzą. Nie jeden raz zdarzało mi się, kiedy ludzie rozmawiali ze mną i wiecie, przychodzili i tak: słuchaj, mam pastorze taki i taki problem. Ja się modliłem, mówiłem, co mają robić. Przychodzili za tydzień i mówią tak: wiesz co, pomóc się jeszcze raz. A ja mówię: a zrobiłeś to, co ja do ciebie mówiłem? Nie. I wiecie, ja na początku się nabierałem i modliłem się drugi raz, teraz już tego nie robię. Jak zrobisz to, co ci powiedziałem, wróć.
Jak nie? I właśnie przekazałem wam niesamowite objawienie. Jeśli się zgubiłeś w życiu, jeśli nie wiesz, co Bóg do ciebie mówi, wróć do tego punktu, kiedy Bóg do ciebie mówił i sprawdź, czy aby na pewno zrobiłeś to, co ci powiedział. Bo Bóg powie raz i drugi, a potem czeka, aż to zrobisz. I nie będzie 15 razy wymyślał ci 15 rzeczy, bo tobie się nie podoba, co on do ciebie powiedział. Jak ci się nie podoba, trudno. On poczeka, ty też będziesz czekać. I wierzcie mi, Bóg potrafi czekać całe twoje życie i nie wiem, czy masz tyle czasu, żeby czekać, aż Bóg zmieni zdanie. A ja chciałbym ci powiedzieć, że nie zmieni. Niektórym ludziom się wydaje, że jak będą płakać przed Bogiem, czołgać się przed Nim, biczować się albo udawać męczennika, to Bóg zmieni zdanie. Ja ci chcę powiedzieć, nie zmieni. Przykro mi, nie. Będziesz musiał zrobić to, co do ciebie powiedział, albo nic się nie wydarzy i przeżyjesz całe życie, czekając na Boga, mając do Niego pretensje, a kiedy umrzesz, staniesz przed Nim, On ci udowodni, że to wszystko jest twoja wina. Więc wracam z powrotem do tego, że jeśli chcesz, żeby twoje życie wyglądało dobrze, jeśli chciałbyś, żeby było satysfakcjonujące, musisz nauczyć się używać tego, co masz. Musisz pilnować prostych prawd, a nie głębokich objawień. Więc sugeruję wam, żebyście zredukowali trochę ilość, wiecie, kazań z YouTube'a, których słuchacie i wszystkich innych, ponieważ im więcej tego słuchasz, tym więcej opcji masz do wyboru i tym bardziej stawiasz się w roli Boga. Zamiast modlić się i słuchać, co On do ciebie mówi, słuchasz kazań, a potem próbujesz to wszystko jakoś ogarnąć i powiem ci, nie da się. Będziesz miał 5 opcji i ty będziesz Bogiem, ty będziesz siedział i się zastanawiał, będziesz grymasić, będziesz mówić, a może dzisiaj to, a może jutro tamto. I nie wiem, czy wiecie, ale to nie działa. Pamiętam, kiedyś poszedłem do lekarza. Byłem kiedyś, bo wiecie, ja w większości głoszę z własnych doświadczeń, więc ja już robiłem to, co do was teraz mówię, żebyście nie robili i po prostu to zawiodło. I udowodnił mi to Pan Bóg kiedyś za pomocą lekarza, bo byłem właśnie taki, wiecie, mądry i tak dalej i przeziębiłem się czy coś tam i zacząłem się leczyć po swojemu. To i tamto, całym pod ręką, to tam się leczyłem według mojej bardzo dobrej i wysokiej internetowej wiedzy. No ale niestety nie zadziałało, więc w końcu stwierdziłem, że chyba trzeba iść do lekarza. No i poszedłem do lekarza, wchodzę. I mówię tak, to była pani doktor, mówię, wie pani doktor co, ja jestem tu chory, przeziębiłem się i brałem to i to, ale to nie działa, nim pani doktor coś przepisze. A ona mówi tak, jak pan się chce sam leczyć, to co pan tu robi? To nie się pan leczy sam. A jak pan do mnie przyszedł, to ja będę ustalać diagnozę, a nie pan. I ja powiem, na co pan jest chory. Myślałem, że mnie wyrzuci, naprawdę mówiłam. I od tego dnia spokorniałem i przestałem się mądrować przed tymi, którzy, wiecie, są wykształceni właśnie w tej dziedzinie. Przed innymi też już coraz bardziej, nie wiem, czy się starzeje, czy co. Bo wiecie, jeśli ty jesteś chory, to nie twoją rolą jest diagnozować samego siebie. Bo gdybyś umiał się zdiagnozować, i gdybyś umiał sobie poradzić, to byś sobie, halleluja, poradził, tak czy nie? Ale jeśli masz problem i doszedłeś do tego miejsca, którym sobie nie radzisz, to nie przychodź i nie udowadniaj komuś, kogo prosisz o radę, co on ci ma poradzić. Tylko posłuchaj. Amen? I my tak robimy, dużym łukiem wracając z tej za dalekiej dygresji, my tak robimy. Słuchamy kazań, słuchamy tego, przeczytaliśmy tam, siamto, owamto i tak dalej jeszcze. I w pewnym momencie my się stajemy internetowymi ekspertami od własnego życia, z którym sobie nie radzimy. I trzeba się troszeczkę z tego, moi drodzy, wycofać, trzeba się opamiętać póki pora, bo jak nie, za chwilę będziecie mieli nabite głowy tak mocno, że nie da się już z wami rozmawiać, bo będziecie za mądrzy, a jednocześnie będziecie tak mądrzy, że nie będziecie w stanie sobie radzić z podstawowymi rzeczami. Bo to jest tak jak z graniem w piłkę. Jest przynajmniej więcej niż jeden system grania w piłkę, prawda? Wiecie o tym, bo my wszyscy jesteśmy fachowcami od piłki nożnej, więc po prostu rozmawiam z kim trzeba, nie?
Jest 4-4-2, jest 3-5-2, jest 4-5-1, nie? Jest przechodzenie z jednego wariantu w drugi, jest wysoki i niski pressing i takich parę innych rzeczy. I spalony, o którym nikt nie wie, co to znaczy. I wiecie, kiedy piłkarze decydują o tym, jakim systemem będziemy grali, drużyna odpada z turnieju. O tym decyduje trener. I wiecie, nikt nie głosuje, będziemy grać tym systemem. To się jest wybierane ze względu na to, jaki jest zestaw piłkarzy, co potrafią, czego nie, co rozumieją, czego nie. I tak samo jest z tobą, przychodzisz do Boga, Bóg, który cię zna, coś wybiera do twojego życia i to ci ordynuje. A naszą rolą jest zaufać, że to Bóg, zaufać, że On do nas mówi prawdę, a potem, halleluja, tego użyć. No to jest mniej więcej tak, jakby Elizeusz wziął ten płaszcz, stanął nad tą rzeką i powiedział tak, myślałem, że mi Bóg most wybuduje. A tu jakiś kawałek szmaty, co ja mam z tym zrobić? Rozumiecie, co mówię? Mam nadzieję, że tak. Więc Pan powiedział do mnie, że ludzie nie upadają z powodu głębokich objawień. Ludzie upadają z powodu prostych prawd. Dlatego postanowiłem, że będę trochę przypominać parę tych prostych praw, żebyśmy zaczęli ich pilnować, a nie grążyli nie wiadomo gdzie i nie zajmowali się nie wiadomo czym, nie zastanawiali się długo i wiecie, bezsensownie, dlaczego coś nie działa w moim życiu. Wróć do prostych praw, umocuj je, wzmocnij i zobaczysz, że twoje życie zbudowane na prostych biblijnych prawdach będzie mocne i przyniesie owoc, o który by ci chodziło i Bogu też przy okazji. Więc mówiłem o tym parę tygodni temu, że pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć, o tym mówi Pismo Święte, to jest musisz narodzić się na nowo. Jezus to powiedział, musicie narodzić się na nowo, musisz to zrobić. Jest niewiele rzeczy, o których Biblia mówi, że musisz, to jest jedna z nich, która została jasno powiedziana. Musicie się narodzić na nowo, bo jeśli nie narodzisz się na nowo, nie masz dostępu do Królestwa Bożego. Chciałbyś wiele rzeczy, chciałbyś i tak dalej, ale nie masz dostępu, bo dostęp do tego Królestwa mają tylko ci, którzy się narodzili na nowo. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. I to, co jest cielesne, nie rozumie tego, co jest duchowe, a to, co jest duchowe, panuje nad tym, co jest cielesne. I do duchowego świata wchodzimy tylko jedną drogą i jedną bramą i ona się nazywa Jezus Chrystus. Czy można w inny sposób do świata duchowego wejść? Można, ale to się skończy dla ciebie źle. Bo schemat jest zawsze taki sam, nie wiem, czy sobie to kiedyś studiowaliście, ja studiowałem. Studiowałem sobie świadectwa iluś tam po kolei ludzi, którzy się nawrócili z okultyzmu, ale też słuchałem sobie, wiecie, wypowiedzi ludzi, którzy są w okultyzmie do tej pory. I to jest zawsze tak samo, na początku jest fascynacja, niesamowite po prostu rzeczy się dzieją, wydaje ci się, że po prostu jesteś już wielkim nie wiadomo kim i poruszasz się w duchu, bo ci szatan na to pozwala. Ale później, kiedy idziemy troszeczkę dalej, to szatan zaczyna wystawiać rachunek. I te same demony, które wysyłałeś, żeby szkodziły innym ludziom, przychodzą do ciebie, pukają i żądają, żebyś robił, co chcesz, co one chcą. A kiedy nie chcesz tego robić, zaczynają cię dręczyć. I znam człowieka, który mówił o tym, że kiedyś nie spał tydzień, dlatego że nie mógł zasnąć, ponieważ demony, którymi wszedł w korelację, zaczęły go dręczyć. Jest zawsze tak samo. Potem na końcu jest jakaś ofiara, ktoś umiera z rodziny tego, który się zajmuje jakimś okultyzmem. Zawsze jakieś jest nieszczęście. Bo w duchowym świecie, czy nam się to podoba, czy nie, czy się zgadzacie z tym, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Duchowy świat jest tak skonstruowany, że żeby do niego wejść, musi być ofiara. Dlatego my rodzimy się na nowo i ofiarą, która jest za nasze życie złożona, jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. A jak wejdziesz w inny sposób do duchowego świata, to szatan sobie sam zażyczy ofiarę i coś się wydarzy. Albo ktoś zginie, albo ktoś będzie po prostu ciężko chory i będzie cierpieć.
Więc musimy się narodzić na nowo, odciąć się od tego złego, wiecie, ciemnego świata duchowego, który istnieje, jest tak realny jak to, że tu siedzicie, i stać się nowym stworzeniem, halleluja. W ten sposób też my, będąc nowym stworzeniem, nie jesteśmy już, wiecie, cieleśni, nie jesteśmy duchowi, nie jesteśmy, wiecie, grzeszni, jesteśmy święci, i to nie jest z powodu naszego osiągnięcia, nie jest z powodu naszych wysiłków, to jest z powodu Bożego dzieła w nas. On czyni nas nowymi ludźmi, a naszym zadaniem jest pilnować tego i żyć według ducha, a nie według ciała. Bo jeśli żyjesz według ducha, będziesz żył tym, co duchowe. Jeśli żyjesz według ciała, będziesz żyć tym, co cielesne. To jest odpowiedź dla niektórych z nas, dlaczego jestem na nowo narodzony, a dalej rzeczy, które są takie zwykłe, wydarzają się w moim życiu. Ponieważ nie stawiasz w swoim życiu duchowych rzeczy, tych, o których Chrystus mówi, na pierwszym miejscu. Jeśli posadzisz sobie dwa drzewka w ogródku, ja jedno posadziłem parę lat temu i rośnie nawet. I będziesz jedno podlewać, a drugiego nie podlewać. To słuchajcie, ile trzeba wiedzy z zakresu biologii, żeby wiedzieć, które będzie rosło? Wszyscy dobrze wiemy, które będzie rosło. Będzie rosło to, którego podlewasz. I w twoim życiu jest dokładnie tak samo. Jeśli podlewasz swoje kłopoty, jeśli podlewasz swoje depresyjne myśli, jeśli podlewasz swoje mentalność ofiary, jeśli podlewasz swoje wszystkie myśli o katastroficzne, złe, to wszystkie ograniczenia podlewasz, że nie da się, nie umiem, coś tam i tak dalej. Jeśli to podlewasz, wszystkie swoje strachy, że nie wiem, umrzesz na jakąś chorobę, urwie ci rękę, twoje dzieci zginą gdzieś tam i tak dalej. Jeśli będziesz myśleć o tych wszystkich rzeczach i je podlewać, one będą rosły, nawet jeśli są kłamstwem, będą rosnąć w twoim życiu i będą owocować. Więc Biblia mówi, że my tak nie mamy żyć. My mamy żyć tak, żeby podlewać to dobre drzewo. Drzewo ducha, z którego rośnie życie Boże do twojego życia. To musisz podlewać. To oznacza, że trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować. I moi drodzy, tłumaczyłem to parę tygodni temu, więc nie będę się powtarzał za bardzo. Ale nie ma takiego życia, w którym możesz robić wszystko. Jeśli ktoś ci to kiedyś powiedział, to cię okłamał. Nie ma takiego człowieka, który robi wszystko. Jak ktoś jest dobrym piłkarzem, to nie będzie dobrym pięściarzem, choć niektórzy próbują. Amen? Jak ktoś jest dobrym pływakiem, to nie będzie dobrym biegaczem. Jak ktoś jest dobrym informatykiem, to nie będzie dobrym, nie wiem, co tu wymyślić? Elektrykiem? Rozumiecie, co próbuję powiedzieć? My chcemy robić wszystko. Nie będziecie robić wszystkiego. Jeśli będziecie chcieli żyć tak, żeby robić wszystko, zawsze będziecie rozczarowani, bo większość rzeczy, którymi będziecie się zajmować, nie przyniesie wam satysfakcji, ponieważ nie jesteście do nich stworzeni, nie jesteście wobec nich wyposażeni, nie macie w tym kierunku żadnych uzdolnień i nie ma Bożej łaski. Bóg was tam nie chce widzieć, więc wam nie będzie wychodziło. I im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla ciebie. Trzeba zrozumieć, że jestem nowym stworzeniem, że Bóg mnie powołał do pewnych rzeczy, do pewnych mnie, halleluja, nie powołał. Amen? Skręciłem trochę, nie wiem. Wykładam to na szkole służby. Jeszcze to powiem i już wychodzę z tej dygresji. Jeśli twoje tak jest równocześnie twoim nie. Jeśli Bóg cię do czegoś powołał, to jednocześnie cię do czegoś nie powołał. Jeśli Bóg cię w jakąś stronę wyposażył, to równocześnie oznacza to, że cię nie wyposażył do innej. I mądrością jest to zrozumieć i przyjąć. I wtedy się rodzi pytanie, no to co z tymi wszystkimi rzeczami, których mi brakuje i ja jestem w nich słaby? I halleluja, dochodzimy tutaj do tego punktu, który będzie nie dzisiaj. Od tego jest Kościół. Od tego jest wspólnota wierzących. Od tego jesteś ty i ja, żebyśmy byli z relacji i żebyś ty błogosławił mnie tym, czym Bóg ciebie obdarował, a mnie nie. I żebym ja błogosławił ciebie tym, czym Bóg mnie obdarował, a ciebie nie. Amen?
I nie prawdziwy Kościół, który jest mądry, to rozumie i nie stawia siebie w takim miejscu, że ty nie umiesz śpiewać? Przecież wszyscy umieją śpiewać. W nawiasie z tych, którzy stoją na scenie, nie? Ale można sobie wybrać jakiś inny przykład i zrobimy to samo. Nie. Potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego że Bóg tobie dał coś, mi nie dał. I mi dał coś, i tobie nie dał. Ale jest coś, co Bóg wysłał wszystkim. I czego Bóg chce, żebyśmy używali. Więc człowiek rodzi się na nowo, zaraz już dochodzę do tego. Człowiek rodzi się na nowo i musi żyć nowym życiem, bo to nowe życie owocuje nowymi owocami, nowymi wydarzeniami w twoim życiu. Druga rzecz, która musi się wydarzyć, ja o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, to kiedy człowiek rodzi się na nowo, to Bóg chce go zanurzyć. Musisz dać się ochrzcić. I chrzest wodny, wyjaśniłem to w zeszłym tygodniu, co oznacza zanurzenie, to nie jest tylko akt fizyczny, to jest akt duchowy, który oznacza zanurzenie w Chrystusa. Kiedy ty, wiecie, jesteś zanurzony w Chrystusa, to nasiąkasz Chrystusem. Kiedy nasiąkasz Chrystusem, to nie tylko o Nim wiesz, ale zaczynasz Go czuć i On zaczyna wpływać na ciebie, zaczyna przenikać ciebie. I ty żyjesz Chrystusem, który cię przenika, a nie Chrystusem, o którym ty tylko wiesz. Na tym polega chrzest w wodzie i dlatego ludzie, którzy są wierzący i narodzili się na nowo, muszą być ochrzczeni w wodzie przez zanurzenie. I kiedy się narodzisz na nowo, i kiedy zostaniesz zanurzony, to Bóg trzecią rzecz, którą chce z tobą zrobić, to chce cię napełnić. Więc ludzie, którzy przychodzą do Boga, muszą się narodzić na nowo, muszą się zanurzyć i muszą zostać wypełnieni. Dlatego, że człowiek żyje, robi i mówi to, czego jest pełny. I Jezus powiedział to bardzo mocno w Ewangelii Łukasza, nie będziemy otwierać tego, 6 rozdział, 45. I mówi, z obfitości serca mówią usta. Każdy mówi to, czego jest pełen. Każdy rozmawia o tym, co go najbardziej interesuje i co przepełnia jego życie. To o tym rozmawia. Więc jeśli spotykasz kogoś i ktoś cały czas, kiedy z nim rozmawiasz, od czego byś nie zaczął? Od pogody czy od wojny na wschodzie? To skończysz na troskach i ktoś zacznie narzekać, to będziesz wiedział, co mieszka w jego sercu i czym on żyje. Jeśli ktoś w swoim życiu i w rozmowach z tobą zawsze skręca do tego samego tematu, to Jezus mówi, że to jest to, co siedzi w jego sercu i z obfitości serca on mówi. I czasem to jest przerażające, bo znam ludzi, którzy nie mówią nic innego, tylko krytyka. Bo kiedy czego by nie zaczęli, to kończą na krytyce. I to mnie przeraża. Bo wiecie, z krytyką jest tak... Jeszcze jedna dygresja, nie dojdę dzisiaj do tego. Powiedziałem jednemu człowiekowi to kiedyś w ten sposób. Mówię, słuchaj, jak już wszystko zburzysz, co będziesz robić? Co będziesz robić, jak już wszystko zburzysz? Jak już udowodnisz swoją krytyką wszystkim, że robią źle i oni cię posłuchają, nie daj Bóg, i skończą działać, i ty po prostu skrytykujesz wszystkich. Co wtedy będziesz robił? Powiem wam, co Biblia mówi. Biblia mówi, że jak ci się skończą ludzie do krytykowania, zaczniesz niszczyć samego siebie. I to jest zapisane w liście Jakuba. Jeśli drugich kąsacie, jedni drugich, to uważajcie, żebyście sami siebie nie pożarli, nie zjedli. I krytyka wróci do ciebie z powrotem. Dlatego postanowiłem, że nie będę słuchał tych, którzy tylko krytykują, bo to są, wiecie, ludzie, którzy żerują na cudzej pracy. Ktoś coś zrobił, a ja siedzę i krytykuję. I najczęściej ci ludzie nie generują niczego, bo gdyby coś stworzyli, to by się narażali na to, że ktoś inny ich skrytykuje, nie? No bo przecież kto, jak nie oni, wiedzą, jak to działa.
Dlatego zwracam wam też i tą uwagę, kiedy słuchacie, zadajcie sobie pytanie, czy ten człowiek cokolwiek buduje, czy on cokolwiek proponuje, czy on cokolwiek tworzy, czy jedyna rzecz, którą robi, to jest krytyka. Bo jeśli to jest tylko krytykant, nie chcę go słuchać. To jest człowiek, który burzy, a jak zburzy wszystko, to zburzy sam siebie. A Jezus powiedział, co powiedział Jezus? Ja skrytykuję mój Kościół. Tak powiedział? Czy powiedział, ja zbuduję mój Kościół? Więc szukam tych, którzy budują, a nie tych, którzy krytykują. Bo wiecie, krytyków nie trzeba szukać, sami się znajdą. Więc wracam. Człowiek musi się narodzić na nowo. Człowiek musi się zanurzyć w Chrystusie przez chrzest, przez zanurzenie. I człowiek musi zostać napełniony Duchem Świętym. I mamy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział i od 1 wersetu, albo nawet przeczytamy sobie wcześniej o pierwszego rozdziału coś, żebyśmy widzieli lepiej kontekst. 1 rozdział Dziejów Apostolskich, 1 werset, to jest 1169 i 4 i 5 werset, Jezus powiedział tak: a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I co zrobiło tych 120 ludzi, którzy słyszeli to od Jezusa? Co oni zrobili? Pamiętacie czy nie? Pismo mówi o tym, że oni posłuchali Jezusa i te 10 dni, które było do 50-nicy, czekali. I czytamy to w 2 rozdziale, 1 wersecie, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Jezus powiedział do nich: nie ruszajcie się z Jerozolimy, dopóki nie otrzymacie Ducha Świętego. I oni się z Jerozolimy nie ruszyli, dopóki nie dostali Ducha Świętego. I tam byli, halleluja, wszyscy, 120 osób, razem z Marią, Matką Jezusa. I Pismo mówi, że stąpił na nich, powstał nagle z nieba szum jakby gwałtownego wiejącego wiatru, napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. My potrzebujemy tego napełnienia. Potrzebujemy tego chrztu Duchem Świętym i potrzebujemy modlić się innymi językami, bo to jest dar, który Bóg przeznaczył dla każdego. I teraz niektórzy ludzie mówią, nie trzeba się modlić innymi językami. Ale to jest to, co już mówiłem wcześniej. Jak przychodzisz do lekarza i dyskutujesz z nim o tym, jaką on ci wystawia diagnozę i jakie leki przepisuje. Że my i tak robimy. Co? Co on mi tu przepisał? Muszę to sprawdzić. Doktor Google, nie. To ja poproszę o zamiennik, a najlepiej poproszę o ten, a nie o tamten, bo tamten jest tańszy, a ten jest tańszy, tamten jest droższy, a w sumie przecież to jest to samo. Albo, jeszcze lepiej, nie, to ma takie skutki uboczne, nie biorę tego. To powiem wam, to po co szedłeś do tego lekarza? Lecz się sam. I robimy to samo z Bogiem. Przychodzimy i mówimy, nie, Boże, ja wiem, tak, no nie, szanuję Cię, tak, szanuję. Przyznaję to, co Ty mówisz, to jest prawda, ale zrobię, jak będę chciał. Wiecie, Bóg, który jest łaskawy, On ci pozwoli. Chcesz robić po swojemu, rób. Ale powiem wam, ten sam Bóg, który ci pozwoli robić po swojemu, nie będzie słuchał twojego narzekania, jak ci nie wyjdzie to, co robisz po swojemu. I najpierw powie tak, najpierw wrócisz, zrobisz, co ci kazałem, a potem porozmawiamy. Aleluja, amen. Więc, ponieważ
Jezus powiedział, nie ruszajcie się z Jerozolimy. Dopóki nie przyjmiecie daru Ducha Świętego, o którym wam mówiłem, oni się nie ruszyli i wy też nie powinniście się ruszać. Wiecie, czemu nam nie wychodzi w życiu? Bo ruszamy się w życie bez woli Bożej i bez mocy Bożej. Jezus powiedział do apostołów tak, ja was wysyłam jak owce między wilki. Powiedzcie mi, widzieliście kiedyś w życiu, żeby stado owiec napadło na wilki i je pokonało? Widzieliście to kiedyś? Ja nie. Oczywiście, prawda, mogłem nie widzieć wszystkiego. I może są jakieś szalone owce, które napadają na wilki. Więc myślcie trochę. Jezus wysłał owce między wilki. Jak to możliwe, żeby owce między wilkami sobie radziły? Powiedzieć wam, odpowiedź jest bardzo prosta. Bo kiedy w tobie mieszka moc Boża, Ducha Świętego, to już nie jesteś owcą, tylko halleluja, lwem. Dostaliśmy od Boga dar. Biblia jasno mówi, że to jest dar Ducha Świętego i to jest moc Boża. I siedzimy w domu i mówimy, nie muszę tego mieć. No pewnie, że nie musisz. Jak masz w domu Ferrari i syrenkę, możesz jeździć syrenką. Naprawdę. Tylko wszyscy wiemy, że to głupie, nie? No chyba, że ktoś jest kolekcjonerem. I to auto ma tylko po to, żeby sobie codziennie wieczorem wejść do garażu, otworzyć. Ładne. Nie, Jezus powiedział, nie ruszajcie się, dopóki tego nie otrzymacie. I kiedy dostali dar Ducha Świętego, co się stało? Od razu wyszli. I zaczęli co robić? Zaczęli używać tego daru tak, że ludzie, którzy tego słuchali, dziwili się. Tak? Niektórzy ich podejrzewali, że byli pijani, tak? Ale skończyło się na tym, że Piotr w mocy ducha wygłosił kazanie i nawróciło się około 3000 ludzi. Jeśli chcesz takich samych efektów, które są tu, to rób to, co jest zapisane tutaj. A nie kręć nosem i nie wybieraj sobie jak małe dziecko z jedzenia, co ci smakuje. Tego nie lubię, tego nie lubię, tego nie lubię, tego nie lubię. W końcu został sos. Biblia mówi, i zostali napełnieni Duchem Świętym. I tego ty i ja potrzebujesz. Potrzebujesz nie tylko nowego narodzenia i świadomości tego, że jesteś nowym stworzeniem. Potrzebujesz nie tylko tego, żeby zostać zanurzonym w Chrystusie. Potrzebujesz też również i tego, żeby zostać napełnionym. Więc dla tego celu Bóg zesłał Ducha Świętego, to jest to, co On obiecał w Księdze Joela. To nie jest nic nowego, to nie jest jakiś wymysł, jakaś nowa teologia, to jest żadna nowa teologia. Zapowiedziane od wieków jest dane każdemu chrześcijaninowi po to, żeby chodził w mocy Bożej i z tej mocy Bożej korzystał w swoim życiu. I oni to zrobili. Więc dlatego my w tym Kościele modlimy się o chrzest Duchem Świętym, i ten chrzest Duchem Świętym jest tutaj obecny i nie ma żadnego problemu, żebyś podszedł po nabożeństwie i powiedział, nie modlę się innymi językami jeszcze, chcę się zacząć modlić. I druga rzecz. Chcę otworzyć, żebyśmy otworzyli sobie pierwszy list do Koryntian 14:4. Wiecie, całego tematu nie da się wyłożyć, nie? Więc mam nadzieję, że to rozumiecie. Cały temat wykładam na szkole biblijnej. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i 4 werset. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Co mówi do nas ten fragment? Zostawmy sobie tą kwestię prorokowania później.
Jeśli modlisz się innymi językami, budujesz samego siebie. Innymi słowy budujesz swojego ducha. Innymi słowy czynisz siebie samego silniejszym. I to jest też jedna z rzeczy, nad którymi szatan pracuje nad tobą. On nie chce, żebyś był silny, chce, żebyś był słaby. Więc co będzie robił? Będzie robił wszystko, żebyś nie miał czasu na to, żeby się modlić innymi językami. I znam i pamiętam te aroganckie wypowiedzi niektórych chrześcijan, którzy mówią, a to jest bełkot jakiś taki, nikt nie rozumie i ma nie rozumieć. W świecie duchowym jasne jest, kto jest kim. Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś na czarnej liście u szatana i będziesz w niej do końca twojego życia tu na tej ziemi. Więc albo się z tym pogodzisz i zaczniesz uprawiać duchową walkę, albo będziesz cierpiał do końca swojego życia. Więc lepiej jest, żebyś ją uprawiał i lepiej jest, żebyś potraktował ten werset serio, który mówi, że jeśli ktoś mu się modli językami, siebie samego buduje, buduj twojego ducha i bądź silny w twoim duchu. Biblia mówi, że człowiek silnego ducha przetrzyma chorobę, a ten, który jest słabego, kto go pocieszy? Pismo Święte pokazuje nam pewien wzorzec. Mówi do nas o tym, że Bóg, Bożym celem jest nie to, żeby cały czas w twoim życiu doświadczać działania darów Ducha Świętego, ale żebyś się przesunął od działania rzeczy zewnętrznych do działania rzeczy wewnętrznych. Co mam na myśli? Mam na myśli to, co jest w Ewangelii Jana 7:37 i otwórzmy sobie ten fragment. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Więc Bożym zamysłem jest to, Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I kiedy to o tym mowa jest o Duchu Świętym. Pamiętacie, święty Jan później wyjaśnia, że cały czas mówimy o Duchu Świętym. Więc jest takie pragnienie w twoim życiu, które domaga się zaspokojenia i ty szukasz tego pragnienia, zaspokojenia tego pragnienia i będziesz go szukał całe twoje życie. Będziesz zagłuszał go różnego rodzaju aktywnościami, przeżyciami emocjonalnymi, zaangażowaniem się w różne rzeczy, ale chcę ci powiedzieć, że to pragnienie da się zagasić tylko przez Ducha Świętego. I do końca życia będzie w twoim życiu cały czas tak samo, że będziesz zaspokajał swoje pragnienie czymś i to ciągle nie będzie to. I zrobisz tak raz, zrobisz tak drugi raz, zrobisz tak trzeci raz, zrobisz tak piąty raz i w końcu rozczarujesz się, w końcu będziesz zniechęcony, w końcu będziesz rozgoryczony i tak zwanie doświadczony życiem, ale tak naprawdę żyjesz cały czas nie słuchając tego, co Bóg mówi, a Bóg mówi, że jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. Ja jestem twoim źródłem, Jezus mówi. Ja jestem dla ciebie tym, czego ty potrzebujesz. Ja jestem tą wodą, której ty potrzebujesz się napić, żebyś nie miał już tego pragnienia, z którym się zmagasz. Ja, Jezus Chrystus. Niech przyjdzie do mnie i pije. I widzisz, teraz dochodzimy do tego fragmentu, o którym mówiliśmy wcześniej. Bo kiedy ty bierzesz i pijesz z tego źródła, kiedy ty zaczynasz modlić się innymi językami, nieważne, czy ty to rozumiesz, czy nie rozumiesz, zaraz to wyłożę, dlaczego. Nie, mówisz innymi językami, modlisz się, to wiesz, co robisz? Pijesz ze źródła. Pijesz ze źródła. I Pismo Święte mówi, Jezus to sam powiedział, że jeśli ty pijesz z tego źródła, to źródło nie tylko zaspokoi twoje pragnienie. Ono stanie się w tobie źródłem. I dojdziesz w pewnym momencie do takiego miejsca, że kiedy będziesz się modlić, będzie się pojawiać w tobie moc, która będzie cię wypychać na zewnątrz. Będziesz czuł, że jest jakaś nadwyżka takiej siły duchowej, energii, życia duchowego, która będzie cię popychać. To się dzieje, kiedy modlisz się innymi językami.
I zaczynasz szukać. Mówi, no nie no, zaraz, muszę kogoś dorwać, tu mu powiedzieć o Jezusie, bo nie wytrzymam. Modlisz się innymi językami, wystarczająco długo spotykasz kogoś i mówi, a tam jest szyka. Dawaj, modlimy się w imieniu Jezusa, halleluja. I modlisz się, wiecie, nie z twojej wiedzy, albo oni też tak się modlą, więc to ja się też tak pomodlę. Modlisz się z tego, co wypływa z twojego wnętrza. I to wtedy działa. Halleluja. Był taki pastor w 80-tych latach dość popularny w Polsce, chociaż chyba nigdy w Polsce nie był, tak mi się wydaje. John Austin. I on właśnie, wiecie, był baptystą, przyjął chrzest Duchem Świętym i zaczął modlić się innymi językami. Między innymi uwierzył w to, że Bóg uzdrawia wszystkich. I on mówi tak, ja tylko chodziłem i szukałem, kto jest chory. I mówi, jak znalazłem kogoś, kto jest chory, mówiłem, dawaj, będziemy się modlić. I mówi, ludzie to już się bali, w ogóle do mnie mówi odzywać, bo jak się tylko odezwali, że coś ten, to po prostu wiedzieli, że ja się od razu modlę, nie? I mówi, że kiedyś przyszła jedna siostra do kościoła, no i on z nią rozmawia. No jak tam siostro? Ona, a wszystko dobrze, tylko tak tutaj, tak. I już zauważył jego wzrok, mówi, to co, będzie być coś chora? Ona, nie, nie, nie. To, co chciałem pokazać, to to, że kiedy zaczynasz modlić się innymi językami i robisz to regularnie, to to sprawia, że Duch Święty zaczyna w tobie być źródłem, które nie tylko zaspokaja twoje pragnienie, ale jest zaspokojeniem czyjegoś pragnienia i czyjejś potrzeby. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian 14, na chwilkę przeskoczmy sobie jeszcze, bo to chciałem pokazać. Osiemnasty werset mówi tak. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej mówię językami niż wy wszyscy. Dziękuję Bogu, że mówię innymi językami. Więcej modlę się niż wy wszyscy. Znamy historię świętego Pawła. Wiemy, jakich rzeczy dokonał i wiemy, przez co przeszedł. I kończy swoje życie mówiąc, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz mnie oczekuje wieniec, który mi Pan da. Wiecie, gdzie jest tajemnica i źródło tego jego wytrwałości? Tutaj. Dziękuję Bogu za to, że ja modlę się językami więcej niż wy wszyscy. Dlaczego? Bo kto językami mówi, czy modli, buduje samego siebie. Robisz się mocny. Jesteś w stanie przejść przez wszystko. I ostatnia rzecz jest w dziejach, w liście do Rzymian 8. I na tym będę, myślę, kończył. 26 i 27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Jak można było wrzucić obydwa wersety na ekran. Wszystkim nam, prędzej czy później, zdarza się ta sama sytuacja. Zaczynamy się modlić o rzeczy, z którymi nie wiemy, co zrobić. Zaczynamy modlić się o rzeczy, których nie wiemy, jak ugryźć. Chcielibyśmy, żeby się zmieniły, ale nie wiemy, jak. Więc modlimy się tak, jak umiemy. Jeśli będziesz się w takich sytuacjach modlił tylko językiem zrozumiałym, będziesz używał w swojej modlitwie tylko twojej wiedzy, która jest ograniczona, bo gdyby nie była, nie doszedłbyś w tym miejscu w twoim życiu.
I co mamy teraz w tym momencie robić? Tylko modlić się językami. Każdy dojrzały chrześcijanin powinien to mieć w nawyku swoim, że kiedy modlisz się o cokolwiek, zaczynasz się modlić to, mówiąc to, co rozumiesz i kończysz modląc się innymi językami, żeby Duch Święty w modlitwie, żeby zostało wypowiedziane to, co trzeba. O czym ty nie wiesz. Wiecie, my mamy się modlić o wszystko, ale większość naszych modlitw zamyka się w tym, że my prosimy Boga, żeby się coś wydarzyło. Ale wiecie, modlitwa nie oznacza samego tylko proszenia. Modlitwa oznacza na przykład też ogłaszanie pewnych rzeczy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za twoje życie i ty masz władzę nad twoim życiem, której sądzę, że czasami po prostu nie używasz. Ale żeby użyć władzy, musisz wiedzieć, jak to robić. A żeby to wiedzieć, trzeba dostać od Boga objawienie. I czasami Bóg chce, żebyś je otrzymał, a czasami nie chce. Bo teraz pomyślcie o takiej rzeczy, że stajesz i zaczynasz ogłaszać w twoim życiu pewne duchowe prawdy i zaczynasz zawiązywać pewne regulacje nad twoim życiem i mówisz to w sposób, którego szatan nie rozumie. Wiecie, co się wtedy dzieje? Podejmujesz duchowe decyzje, ogłaszasz duchowe prawdy, do których Bóg ma dostęp i ma prawo za pomocą twojego ogłaszania działać w twoim życiu i nikt w duchowym świecie nie wie, co zostało powiedziane. Wiedzą, kto coś powiedział i wiedzą, że coś powiedział, ale nie wiedzą, co powiedział. Na tym polega modlitwa innymi językami o sprawy, z którymi nie wiesz, co robić. Kościołem... Halleluja. 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 Czy ktoś ma tłumaczenie tego poselstwa? Nie mówiłem o tym, ale ktoś ma? Ktoś otrzymał tłumaczenie? Wykład, innymi słowy, tak się mówi. Musimy też pamiętać, masz? Święty powiedział, że chcę was umocnić, zapieczętować to wszystko, co jest mówione. Chcę wam powiedzieć, żebyście nabrali siły i odwagi, bo on chciałby przez was działać żywe rzeczy i cuda w tym kościele. Mówi to, żebyście nabrali odwagi, bo on pieczętuje wszystkie te słowa, które teraz zostały powiedziane. Weźcie to do serca, wszystko, co było powiedziane. Przypomnijcie sobie, co teraz Duch Święty zrobił i pamiętajcie, że on jest żywy. To nie jest tylko kazanie. To jest to, co on dzisiaj powiedział do was. Halleluja. To jeszcze musimy sobie to wytłumaczyć. Biblia mówi, jeśli ktoś mówi językami, niech się modli o dar wykładania. Sprawdziłem sobie to dzisiaj rano
To nie jest dar tłumaczenia, jak to część ludzi mówi, tylko to jest dar wykładania. Ok? Różnica między tłumaczeniem a wykładaniem jest taka, że tłumaczenie powinno oddać dosłownie to, co zostało powiedziane, słowo w słowo, tak? Z tego języka na ten. Wykład oddaje sens i przesłanie wypowiedzi. I Pismo Święte, kiedy mówi o darach Ducha Świętego, nie mówi o darze tłumaczenia, tylko mówi o darze wykładania. Jeśli macie w swoich Bibliach inaczej, to sobie przekreślcie i poprawcie, bo w Grece to jest tłumaczenie. I to słowo, które jest tam użyte greckie, jest, przepraszam, wykładanie. Dzięki. Właśnie po to tu siedzisz, Piotrek, żeby mnie poprawiać, jak się zapędzę. To jest nie tłumaczenie, tylko wykładanie. I to słowo na przykład użyte jest w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, kiedy Jezus idzie z uczniami do Emaus i Pismo mówi, że im Pisma wykłada. Więc on im, wiecie, nie tłumaczył, no bo oni Pismo znali. On im wykładał znaczenie tego Pisma. To oznacza dar wykładania. I dziękuję Bogu, że był wykład, bo Pismo mówi, że jak nie ma wykładu, to powinniśmy milczeć i modlić się, żeby był. Więc mamy tutaj Słowo Boże, potwierdzone jeszcze przez dar Ducha Świętego. A ja wracam jeszcze, dokończę i kończymy. Święty Paweł napisał w liście do Rzymian, że Duch wspiera nas w naszej niemocy. I kiedy my przychodzimy do takiego miejsca, w którym nie wiemy, jak się modlić, jesteśmy rozbici, nie wiem, zdewastowani, pozbawieni jakiejś siły, jakiegoś rozumienia, co my mamy robić? Mamy zacząć modlić się innymi językami, bo w ten sposób Duch wspiera nas w naszej niemocy. I w ten sposób Ty, mówiąc innymi językami, ogłaszasz w świecie duchowym duchowe prawdy nad Twoim życiem, ogłaszasz Bożą wolę nad Twoim życiem i ogłaszasz Twoją wolę przez Ducha Świętego nad Twoim życiem i Ty ustanawiasz zupełnie inną duchową rzeczywistość i mówiąc językiem, którego nikt nie zna, tylko Ty i Bóg. Więc Bóg wie, co powiedziałeś. Ty wiesz, co ufasz, że Bóg wie, co zrobi z Tobą. I w ten sposób Bóg ma prawo działać w Twoim życiu, a szatan nie wie, o co chodzi. My, wiecie, za dużo chcielibyśmy wiedzieć, a za mało chcielibyśmy wierzyć. A ma być na odwrót. My mamy wierzyć Bogu, że to, co robi, wie, co robi. Jeśli będziecie modlić się językami codziennie, przez pół godziny, przez następny rok, nie uwierzycie, kiedy się spotkamy za rok, jak spojrzycie do tyłu i pomyślicie sobie, co wy myśleliście o życiu i jak wy do niego podchodziliście. Otworzy się wam duchowy świat, o którym nie mieliście pojęcia. My chcemy zrozumieć ten świat, ale my chcemy go zrozumieć źle. My go chcemy zrozumieć przez duszę. My chcemy go zrozumieć przez nasz intelekt. Chcemy go zrozumieć przez nasze emocje. Ale do świata ducha wchodzi się przez ducha. I o tym mówi do nas pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział, jeśli dobrze pamiętam. Że tylko Duch Boży zna głębokości Boże. Więc chciałem was zachęcić dzisiaj, żebyście wrócili i zaczęli modlić się innymi językami, tak jak wam Duch poddaje. I żebyście nie przegrywali tej wojny o czas spędzany na modlitwie. Bo w ten sposób wzmocnicie sami siebie i doprowadzicie do tego, że wy przejmiecie kontrolę nad życiem, albo Bóg przejmie kontrolę nad waszym życiem. I diabelskie dzieła zostaną w waszym życiu złamane, a oprócz tego staniecie się narzędziem i źródłem dla tych, którzy potrzebują usłyszeć o Jezusie Chrystusie od Ciebie i ode mnie. Powstańmy.